Teraz przechodzimy do serii zwanej Krzyż. Nasza pierwsza lekcja to, co krzyż znaczy dla Boga. Czytamy z pierwszego listu do Koryntian 15, wiersze 47 do 49. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. W pierwszych 8 rozdziałach listu do Rzymian prezentowane są dwa aspekty zbawienia. Usprawiedliwienie przez krew i uwolnienie przez krzyż. Jest to bardzo ważna różnica, gdyż wielu wierzących żyło w porażce, bo nie wiedzieli, jak pojednać się z Chrystusem w śmierci na krzyżu. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian, aż do rozdziału 5, a wiersza 20, mamy zbawienie przez krew Chrystusa. Nie ma tam wzmianki o krzyżu. Od wiersza 20 rozdziału 5 aż do rozdziału 8 listu do Rzymian nie ma wzmianki o krwi. Jest mowa natomiast o krzyżu. Ostatecznie obydwa aspekty, krew i krzyż, są przedstawione. Chociaż musimy być uważni i uznawać, że dokonane przez Chrystusa dzieło na krzyżu jest kompletne z Bożego punktu widzenia, jednak w poszczególnym człowieku wierzącym jest ono dokonane wtedy, kiedy ten liczy na jego skuteczność i pozwoli tej prawdzie działać w swoim życiu. Bóg działa wśród ludzkości przez dwóch przedstawicieli, Adama i Chrystusa. Mamy przykład ziarna pszenicy, które wpada do ziemi jako martwe nasienie. Jeżeli ziarno pszenicy nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, pozostaje pojedynczym ziarnem. O tym mówi Paweł w Rzymian 5:12-21, kiedy wyjaśnia, że wszyscy mieliśmy nasz początek w pierwszym Adamie. Przez niego grzech i śmierć wstąpiły na ludzkość. Przez grzech jednego człowieka wszyscy staliśmy się grzesznikami, ale przez Chrystusa wchodzi nowe stworzenie i sprawiedliwość, Jego sprawiedliwość. Przez posłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się sprawiedliwymi. Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem, aby ci, którzy narodzili się z Boga, mogli mieć sprawiedliwość Bożą. List do Hebrajczyków daje nam inny przykład tej prawdy, gdzie autor wskazuje, jak Lewi był jeszcze w lędźwiach Abrahama, kiedy ten płacił dziesięcinę Melchizedekowi. Abraham jest widziany jako ten, który w sobie zawiera całą rodzinę. Składając taką ofiarę, włączył w to całą swoją rodzinę. Tak więc Bóg widzi dwa drzewa genealogiczne, rodzinę Adama i rodzinę Chrystusa. Jeżeli ma się zmienić nasze źródło życia, musimy zmienić rodziny. Można to zrozumieć bardzo prosto. Jesteśmy zrodzeni w pierwszym Adamie. Jeżeli mamy coś w tym zmienić, musimy zmienić rodziny. To dzieje się przy narodzeniu na nowo. Jeżeli urodziliśmy się w rodzinie Adama, jak możemy się stamtąd wydostać? Jak możemy wyplątać się z niedoli naszego dziedzictwa w pierwszym Adamie? Jest tylko jedna droga, przez śmierć. Przez związek z Chrystusem, ostatnim Adamem, w Jego śmierci, Bóg uwalnia nas od grzechu, który panuje w Adamie i jego potomstwie. Utożsamiając się z Chrystusem w Jego śmierci, jesteśmy uwolnieni od związków z pierwszą rodziną. Bóg mówi nie tylko o pierwszym i ostatnim Adamie, ale też o pierwszym i drugim Adamie. W tym zawarta jest wielka prawda, że nie będzie już nigdy następnego Adama. Kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, został złożony w grobie jako ostatni Adam. Wszystko to, co było w pierwszym Adamie, zostało zebrane i usunięte w Chrystusie. Więc teraz z Bożego punktu widzenia Adam pozostał w grobie
I to obejmuje również nas. Ta prawda musi być w nas. To obejmuje nas. Jest to część symbolizmu chrztu, gdyż wraz z nim zostaliśmy pogrzebani w chrzcie. Stary Adam poszedł do tego wodnego grobu. My zostaliśmy wskrzeszeni, by chodzić w nowości życia. To jest życie nowego stworzenia. Zostaliśmy pogrzebani z nim w jego śmierci i przez jego śmierć. Stara rasa Adama została zupełnie usunięta. Już nigdy nie będzie następnego Adama. Kiedy Chrystus, ostatni Adam, umarł, zabrał z sobą całą rodzinę do grobu i spowodował koniec. Teraz w drugim człowieku on wyprowadza nową rasę przez zmartwychwstanie. Symbolizm chrztu to utożsamianie się z nim w jego śmierci. Będąc wzbudzeni z martwych, utożsamiamy się z nim w jego zmartwychwstaniu, by chodzić w nowym życiu. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Jednym mistrzowskim uderzeniem Bóg uśmiercił starego człowieka i ziemskiego człowieka. Jednocześnie dał życie przez drugiego człowieka, Pana Jezusa, który staje się źródłem życia dla nowego niebiańskiego stworzenia. Przez śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie przechodzimy ze starego drzewa genealogicznego do nowego drzewa genealogicznego. Nie jesteśmy już w Adamie, gdyż teraz jesteśmy w Chrystusie. Paweł w liście do Koryntian, a dokładnie w 1 Koryntian 12:13 mówi, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Kiedy urodziliśmy się po raz pierwszy z kobiety, byliśmy w Adamie. Jeszcze byliśmy w lędźwiach Adama, kiedy popełniliśmy przestępstwo przeciw Bogu. Tak więc przez grzech jednego człowieka śmierć przeszła na nas wszystkich. Wszyscy stali się grzesznikami. W nowym stworzeniu, w drugim Adamie, staliśmy się uczestnikami jego życia. Stąd przez sprawiedliwość jednego człowieka wszyscy zostaliśmy usprawiedliwieni. To jest nowa pozycja, gdzie Bóg uważa nas jako będących poza władzą starego tyrana, a pod jego nowymi rządami. Co Bóg uważa za prawdziwe? W naszej pozycji my też musimy przyjąć jako właściwe w naszym życiu. Nasze zwycięstwo jest w uznaniu wszystkiego, co Bóg postanowił osiągnąć. Przez krzyż Bóg uwolnił rasę Adama od czterech tyranów: śmierci, grzechu, zakonu i ciała. Paweł pisze o tym w środkowych rozdziałach listu do Rzymian. W rozdziale 5 listu do Rzymian Paweł wyjaśnia prawdę o uwolnieniu od grzechu i kary za grzech. W rozdziale 6 dowiadujemy się, że mamy uwolnienie od tyranii i niewoli grzechu. Następnie w rozdziale 7 stwierdzamy, że mamy uwolnienie od siły grzechu. W rozdziale 8 mamy uwolnienie od obecności grzechu i odkupienie ciała. Będąc przeniesieni od Adama do Chrystusa, to coś o wiele więcej niż mieć pozycję w nowej rodzinie. W Adamie otrzymaliśmy wszystko, czym Adam był, jako źródło życia. W Chrystusie mamy przyjąć wszystko, co jest z Chrystusa, jako źródło nowego życia. Jest to pięknie przedstawione w Jana 15:5, gdzie Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Bóg chce, by to nowe życie było czymś więcej niż jakimś tam tylko przeżyciem. Jest to nowy sposób życia i nowy cel istnienia. To tu człowiek utracił klucz, który otwiera drogę życia dla Boga. Wielu próbowało urzeczywistnić to utożsamienie się z Chrystusem w jego śmierci i zmartwychwstaniu, ale wydaje się im to nierealne. Problem jest oczywisty. Byliśmy bardziej zajęci sobą niż nim. Większość chrześcijan żyje bardziej tym, czego chcą od Boga, niż tym, kim mogą stać się dla Boga. Gdyby tylko mogli, wykorzystaliby Boga i dzieło krzyża dla swoich korzyści.
Tu jest źródło kłopotu. Krzyż nie jest podstawą do samolubnych osiągnięć, ale krzyż jest końcem samolubstwa. Nawet wśród tych, którzy pragną Boga, znajdujemy wielu, którzy padli ofiarą tej groźnej pułapki. Po latach szukania głębszych rzeczy od Boga, ciągle kręcą się wokół swojego centrum. Posłuchajcie ich. Zdobyć wszystko, co Bóg ma dla mnie. Posiąść wszystkie bogactwa. Przywłaszczyć sobie dziedzictwo w Chrystusie. To wszystko obraca się wokół siebie. Niech Bóg to rozproszy i ujawni wszelkie próby wykorzystywania krzyża zamiast umierania na tym krzyżu. Dr Ravenhill był kiedyś na nabożeństwie wraz ze mną, kiedy ja głosiłem o krzyżu. Po kazaniu powiedział: bracie Clendenen, stwierdziłem, że prostą sprawą jest przyprowadzenie ludzi do krzyża. Trudno jest natomiast przybić ich do tego krzyża. Za żebraniem i błaganiem Boga o zwycięstwo ukryta jest potajemna troska o siebie, nie o Niego. Jeżeli nauczysz się tej lekcji, przybliżysz się znacznie do bycia takim kaznodzieją i sługą, jakiego Bóg chce. Przez lata nauczałem prawdy z Rzymian 6 i udzielałem porad tym, którzy przeżywali porażki, zanim znalazłem ten klucz. W Jego śmierci ja jestem ożywiony dla Boga. Tak długo, jak główną troską wierzącego jest osiągnięcie zwycięstwa lub wyzwolenia, oznacza to, że w delikatny sposób żyje on dla siebie. Czterokrotnie w czterech wierszach Rzymian 6 rozdziału Bóg podkreśla, że kluczem jest życie dla Boga. Wiersz 10 mówi: umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Wiersz 11 mówi o życiu dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wiersz 13 mówi o Bożych narzędziach. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. W praktyce oznacza to, że pierwszą rzeczą, jaką Bóg realizuje przez krzyż, jest zmiana starego centrum i celu życia i doprowadzenie człowieka do siebie i do jego celu. Prawo Boże wygląda w ten sposób, że jeżeli szukamy Jego najpierw, Boga, wszystko inne będzie nam dodane. W momencie, kiedy ktoś staje się żywym dla Boga, otwierają się drzwi i Bóg może dać zwycięstwo i pełne wyzwolenie. Są dwie rodziny i są dwa drzewa. Wszyscy, którzy mają źródło życia w Adamie, poszli jego samolubną drogą życia dla osiągnięcia swoich celów i planów. Przez krzyż Bóg przyłożył siekierę do korzenia starego drzewa genealogicznego, by przenieść człowieka do nowej rodziny i życia dla Boga. Neopentakostalizm dowodzi, że metody szatana nie zmieniły się od ogrodu Eden. On dalej oferuje ten sam substytut za drzewo życia. Dzisiaj jest to nowoczesny krzyż zamiast starego. Nowy krzyż mówi: chodź i weź. Samolubny człowiek postąpiłby wbrew swojej starej naturze, gdyby odmówił. On wykorzysta krzyż dla swoich korzyści. Stary krzyż mówi: chodź i daj. I w tej chwili zupełnie pomija wszystko, co ten człowiek otrzymuje, za wyjątkiem chrztu w śmierć. Stary krzyż, według Bożego zamierzenia, miał być symbolem śmierci starego Adama. Nowy krzyż po prostu go wysyła w innym kierunku.
Nowy krzyż pobudza starego Adama do bardziej czystego życia, pełniejszego życia i chroni jego samolubne ambicje. Nowy krzyż mówi, przyjdź i nabierz pewności w Bogu. Do egoisty mówi, przyjdź i chwal się Panem. Stary krzyż nie ma zwolenników w świecie. Dla dumnej cielesności Adama oznaczało to koniec drogi. Stary krzyż wykonał wyrok narzucony przez zakon. Nowy krzyż nie jest przeciwny ludzkości. Jest raczej kolegą. Jeżeli to dobrze zrozumiemy, jest źródłem czystej, nieograniczonej zabawy i niewinnej radości. Nowy krzyż pozwala Adamowi żyć bez przeszkód. Motywacja jego życia nie jest zmieniona i dalej żyje dla własnej przyjemności. Nowy krzyż oferuje życie dla siebie. Stary krzyż wskazuje na niebiańską drogę życia dla Boga. Duch Święty musi ujawnić w Bożym planie krzyż, a ukrzyżowany na nim staje się bramą do życia. Oprócz tej bramy nie może być żadnego ruchu na drodze do realizacji Bożego celu. Nie zapomnimy dołu, skąd zostaliśmy wyciągnięci, ani skały, do której podeszliśmy, ale idziemy naprzód do realizacji Bożego celu. To, co kiedyś było walką, staje się drogą do Jego podobieństwa. To jest prawdziwe życie. Nowy rodzaj życia w zupełnie innej atmosferze. Śmierć oddała swój tron wyższemu prawu miłości, a ciało oddało tron duchowi. To wszystko uczynił dla Boga krzyż. Niech Bóg uczyni to w naszych sercach tak realnym, byśmy to wprowadzili w czyn. Hallelujah.